Siema, tu Kinek, to tylko pierwszy skrzynkę, że był już taki odcinek, ale nagrywam go ponownie, bo czemu by nie? Polecę się na Jonesowisko. Na logikę jest jedno miejsce, w którym bym miał 100% na itemek jeden. Jest to skrzynia Star Warsowa, z niej mam 100% a dostanie itema Star Warsowego. Ale może lepiej by nie. Szybko. Chłopę zaraz dobra, z tej skrzyni się będzie liczyło. Dobra, ten karabin jest dobry i na blisko i na daleko, więc może być. Muzyczki wystraszyłem. Szkoda, że tu już nie ma, bo mózgowiec uciekł. Kurde, chłop. Dobra, ja se poradzę. Jeszcze wezmę to zlecenie, żeby dostać hajs, co robicie. O, już jest tutaj. To już go nie ma. Dobrze, to tylko domski jest. No da mi pokój, fajne, fajne. A co jeszcze mam w sumie fula? Tutaj w ogóle jakieś luty. Po co mnie ona zgrama najlepszym chyba? Czemu mi on podświetla, gdzie jest moje drzewo? Co, bo jest teraz... Co mam teraz? A, no, bo mam pielenie jego. Ja już w ogóle zasadziłem tutaj drzewo i już za dwa dni będę miał tam mityka. No więc jest fajnie. Będę sobie podlec moje drzewo. Będę mieć małe niebieskie. To jak podleję, będę miał już fioletowe item. Solosa, nie obchodzi mnie jakiegoś źle Bruna Jamesa Sadek. Dobra, to jest moje drzewo. Twoja sadzonka. Jakby nawet to mam po co zbierać i to mówię, i tak nie będę mógł z nich korzystać, więc... Lepiej jadę stąd. Póki jeszcze żyję, mało. Dobra. Dobra, uderzyłem chłopa. Tylko nie mam chyba to samo, żeby z nim walczyć. Dobra, ono mnie wie, ono mnie wie, ono mnie wie. To jest świetnie. A, no, to wiadomo, dlaczego to jest. Sorry, Highgun jest mój. Yes! Z takim jak on. Dobra, miałam mu choć trochę. Zawsze coś. O, czy jest, ja mu to lepiej niż zero. Amu, amu.
Tego tu nie było w tej chwili. Akurat poszedłem, kiedy chłopie tu przyszło, ale poszło. Dobra, tam to nie moja. To już nie moja sprawa. Ale bo to top 30, a ja nagrywanie ma dopiero 5 minut, no 6. Kurde, czyli nawet jak wygram, to chyba zagram jeszcze drugą grę, bo nikt nie będzie chciał oglądać 8-minutowego filmu. Czy tam 9. Rachu, bo już uciekł. Kurde, z zona wyjechałem. Co? Jak ja tu? Ciekawe mnie, jak ja już też tutaj dojechałem. Przez przypadek, ale tu dojechałem, więc dziwne. Dobra, wracam na... Ała, to... Ej, co jest? Kewa mi się tam zbiło. No i już paliwa nie ma. Nie wiem. Dobra, poczekam, bo... Chwilowo ja jestem tutaj, ja tutaj będę też na wygranej pozycji. Więc w sumie mogę zaczekać, aż będzie z burzy wybiega, ale to coś. I tak myślę, że to nawet jest dobry plan. Chyba, że mam innego chłopa, który już też o tym myśli. Albo tam to... Ej, czy ty... Dawaj, Botwiku! Ej, bo pan Botwik jest bardzo OP! Pomaga Botwiku! Dawaj, gonimy to coś! Dawaj, gonimy to coś! Co to zostanie po piku? O ty, ać, pomagam, ty mnie zabijasz. Tak, nawet jest nie tak z bot... Z botwikiem, mnie ciekawie, co jest z nim nie tak. On to znowu, no wyjechał, tylko po to, żeby stracić. O kurde, bo to chyba nie jest jako bony John. Tylko to jest prawdziwy chyba żywy John. Myślę, że ja z błotem jakimś jeżdżę nieogarniającym. O no. Dobra, bu, dobra, już ginę. No, pierwszy. Czas na rundę drugą. Dobra, to teraz może jak skończyłem grę o tutaj, to najbliższą miejscówką od tego o miejsca jest Daily Bugle.
Jak widać, główko pracuje, matematyka wysoka, no oczywiście, że najbliższą miejscówką stąd jest The Daily Bugle. A to jest skrzynka. Zielona diamarka. W ostatnim odcinku walczyłem z fioletowej diamarki, było top 2. Czyli tutaj powinno być top 4. Kampić chyba całą grę. Nie było mówione, że muszę ileś tam kili robić, ani nic w tym stylu. Skoro tak chciałeś, byś mi, nie wiem. Ale ludzie, muszę cię zadzikać. W sumie norma. Dobrze, czas na rundę numer 3. No po co pierwsza runda chwilowo poszła najlepiej. A więc... Tak myślę, że faktycznie ten karabin, co go dostałem w pierwszej rundzie, faktycznie to chyba może być jedna z najlepszych opcji, które da się dostać, tak w sumie. No bo nie wiem, czy cośkolwiek innego jest w stanie po prostu strzelać i dobrze na blisko, i na daleko. No DMR-ka to nie jest zbyt. Albo pompa to nie jest zbyt na daleko. Dobra, to umarłem na bejkielku, więc najbliższa bejkielko jest... No w sumie tak w sumie... Dobra, lecę na wykrzywione. Ja się proszę niczym o śmierć, ale tam. Dobra, jest skrzynka. Ja się chyba idę podłożyć jakiemuś chłopu, bo nie wytrzymam. No se żartuję, tam spróbuję ugrać coś. Ale nie wiem, czy z kałachami nawet mam próbować coś zrobić, bo to jest wiadomo, że przegram z kałacha. A, tu obok był Epites, a co bym z niego tak dostał? A, no złoty PM. No, ale wezmę sobie mgiełkę chociaż. Barierki. Dobra, Polak i Nejdy to dobre podłączenie podobno. O i zrobimy właśnie quest, żeby zabić 80 graczy podczas podium. Ja muszę trzymać dystans. To jest chyba najbardziej podobna do ile są to rzeczy, którą mogę robić z kałachem. Trzymać dystans walczy z chłopem. Albo muszę zabijać takie bambole, które nie ogarniają zbytnio życia. To też jest dobry plan na życie. W ogóle ciekawi mnie, co jest naprawdę nie tak, bo ja ciągle dostaję karabiny na grając tylko pierwsza skrzynka, czyli ja ciągle karabiny dostaję. Gdybym nie miał wiedzy takiej, no to bym nawet mógł gdybym nie miał wiedzy, że będę dostał ciągle karabin, to bym powiedział, że jak dostanę karabin 3 razy z rzędu, to byście mieli giveaway na 500 faulolce, ale nie, no tego, ale ja tak nie robię. Bo nie sądziłem, że tak się stałoby. A kurde, skąd ta piła poleciała?
Dobra, to coś pewnie ogarniecie bardziej ode mnie. Mam Big Berry i ja muszę lepiej zrobię. Dobra, nawet wyszły te plecy, można przyznać. Myślę, halo, bo ja lecę, halo, ty, wtedy, gdy jest opór, ja tu trzy flagi mam z kałach. Ej, bo ja tego chyba pobiłem przez tą szybkę. Się oglądało lifehacki Manojka. Lifehacki Manojka zawsze widać się przydadzą w życiu. A w ogóle tu jest lód skłopów, których zabiłem, ale tu nie przeszedłem po ten lód. Nie no halo, jak to możliwe, że ja tiltedy kabachem wyczyściłem? To pewnie przez to, że mam, że teraz należę do bardzo profesjonalnego teamu, Bob. Na pewno to przez. Ej, zharpunujcie, świniura. Świniur, do niebios, to. Świniur, no. No chodź tu w moją stronę, świniur, no, nie wiem, taki. O, no świniur nauczył się latać, fajne. Chłopa. Ja jestem, że będę, gdzie umrę w pierwszym ciągu 10 sekund. A ja tu jeszcze żyję, jestem kałach. A ja z kałachem sobie radzę lepiej niż jakimiś broni, z których umiem grać. O nie, dwa wilki, oczywiście, nawet wilk chłopa, że ty moje normalne wilki, żeby je zabić. Dobra, że to są jakieś beczki obok. Dobra. Wszystko jedno się pójdzie, gdzie chciał, żeby go zabrać. Dobra. Przezbliżaj co do tego. Ja cię dogadam! Taksówka! Taksówkarzu! Przeciekuj! O kurde. Dobra, serio, to coś mi uciekło. Co ten naleśnik jest? Ja ci nie wiem, że on tam był, halo! No dobra, nie, to nie. Dobra widzowie, no to w tym odcinku to by było na tyle. Pa!